Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Do zwycięstwa Wrocławian poprowadził tercet graczy obwodowych: Wojciech Jakubiak, Jakub Musiał i Norbert Kulon, który w sumie zdobył 49 punktów. Faworytem i to zdecydowanym była Legia. W szeregach Wrocławian przeciw ekipie ze stolicy zagrali jednak zawodnicy pierwszej drużyny Śląska, między innymi z Pawłem Mrozem. Do przerwy warszawianie mieli 6 oczek więcej, ale dobry start trzeciej ćwiartki w wykonaniu WKS-u sprawił, że wynik był na styku. Przed ostatnią kwartą Śląsk przegrywał 59-60, a ostatnie minuty to popis Wojciecha Jakubiaka. Dwukrotnie trafił za 3, wyprowadzając z trójkolorowych na 5 punktów przewagi. Kolejne trójki dołożyli Maksym Kulon oraz Jakub Musiał i wygrana stawała się coraz bardziej realna. Gości próbował poderwać jeszcze Michał Aleksandrowicz, ale to było za mało. Śląsk wygrał 83-77. Podopieczni Tomasza Jankowskiego zwyciężyli dzięki walce, zaangażowaniu i rzutom z dystansu. Zarówno za 2, jak i za 3 punkty wrocławianie oddali 35 prób, za 2 trafili 14, za łuku 13, wobec ledwie 4 trójek legionistów. Prym w trafianiu z daleka wiedli Jakub Musiał i Wojciech Jakubiak. Obaj trafili 4 razy, a każdy z nich zgromadził 18 punktów. Nie zawiódł także Norbert Kulon. 13 oczek i 8 wymuszonych fauli. Poprawnie zagrał Paweł Mróz, dla którego był to pierwszy w tym sezonie mecz w pierwszej lidze. Zdobył 9 oczek, zanotował 8 zbiórek. Wśród gości wyróżnił się Cezary Trybański z double-double, 11 punktami i 10 zbiórkami. WKS awansował na 13 pozycję w tabeli. Legia wciąż jest trzecia. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl